Kuba, historia lubi się powtarzać, ale za każdym razem inaczej. W Sosnowcu 3-2 dla Rzeszowa, w Rzeszowie 3-2 dla Będzina. Ale jakie fajne to mądre słowo. Historia lubi się powtarzać, ale odwrotnie. No. Nie, cieszymy się z dwóch punktów, bo był moment naszej bardzo słabej gry. Półtora seta graliśmy bardzo źle. Źle taktycznie, źle technicznie, ale się obudowaliśmy. I to cieszy, bo już tak było, widać, że Szczecina chciała zdominować Resowia, ale tą jakością naszą, zaangażowaniem wygraliśmy ten mecz. Widać już tą włoską myśl szkoleniową w rzeszowskim zespole, czy to jeszcze za wcześnie? A ja w ogóle nie uważam, że nie istnieje już teraz na świecie żadna włoska szkoła czy myśl szkoleniowa, bo to już tak się wszystko przemieszało, że to tak nie funkcjonuje. Oczywiście wiedzieliśmy o tym, że zespół troszkę inaczej zagra niż do tej pory, ale w momentach stresowych zawsze wiadomo, że wraca do tego, co grało, więc dzisiaj nawet nie skupialiśmy się specjalnie na dystrybucji, tylko na tym, co do tej pory poszczególni zawodnicy grali. No i w ważnych momentach przyszli tam, gdzie chcieliśmy, żeby przyszli. Asseco zdominował nas w polu zagrywki, ale w pozostałych elementach to my byliśmy zdecydowanie lepsi. Kapitan, kto jest to dyżur? Kapitanie, kto dyżur? Spider, kolejny tydzień? Okej, okay, kolejny tydzień, bo ponieważ Pająk regularnie nawala, jeżeli chodzi o punktualność, więc oficjalnie mówię, że... Panie kapitanie, do końca sezonu? Wnioskujemy, ale drużyna wnioskuje, jak do końca sezonu. Przychylamy się do tego wniosku, to jeszcze do tych statystyk na chwilkę. Nie, kilka asów nie złych, w szczególności w trzecim secie. Wiedzieliśmy po czasie, że Schulz będzie grał skróta. Wiedzieliśmy o to i wpadły nam te skróty. Te skróty mnie denerwowały, bo wiedzieliśmy, że i Maryszal, i Buszek potrafi zagrać, i Schulz potrafi tego skróta zagrać. Wiedzieliśmy o tym, byliśmy na to przygotowani, a jednak to wpadło, więc to byłem teraz taki zawiedziony po tym. Ale to okej, no grasz na wyjeździe, dostajesz, my kopiemy, oni kopią, ale u nas bardzo dobrze funkcjonowała nam zmiana tej zagrywki, bo za dużo psuliśmy, graliśmy jakieś mocne, dużo problemów nie robiliśmy, bo przyjmowali dobrze, ale zaczęliśmy zmieniać. Zaczęliśmy floty, zaczęliśmy inne podrzuty, inne strefy grać i to nam to przyniosło efekt. W piątek mecz z GKS-em Katowice, to co dziś pokazaliście, wystarczy do pokonania Ajaxy? Nie wiem, ja nie wiem, czy ja muszę coś zmienić teraz, bo troszkę złapaliśmy wadoła fizycznego takiego po tym takim maratonie. Wydawało mi się, że obudziłem się po ten tydzień, ale ja musimy odpocząć troszkę, bo wydaje mi się, że tutaj nas troszkę nam zrobiliśmy krok w tył, jeżeli chodzi o fizykę, bo w ostatnich tygodniach to fruwaliśmy nad siatką, a dzisiaj było widać, że troszkę to nie idzie tak, jak tak chciałem, więc skupimy się na tym, żeby odpocząć. Od środy się będziemy pod Katowice przygotowywać i tak krok po kroczku zbierać punkty.